Rozmowa dnia. A tym kolejnym gościem jest poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale też prezes Związku Sadowników, czyli Mirosław Maliszewski. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy. Panie pośle, pańskie nazwisko pojawia się przy okazji prac, jeżeli chodzi o komisję do spraw tak zwanej afery wizowej. Jak się pan z tym czuje? Jak pani słusznie mnie przedstawiła, jestem też prezesem Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, a więc organizacji, która skupia tych, którzy produkują owoce. A po to, żeby polscy konsumenci mieli owoce tanie, relatywnie tanie, po to, żebyśmy mogli eksportować i zarabiać na tym pieniądze, także jako państwo, jako gospodarka, potrzebni są ludzie do zbioru chociażby tych owoców. To jest praca bardzo ciężka, bardzo trudna, mało płatna. Więc Polacy tej pracy od kilkudziesięciu lat nie podejmują. Posiłkowaliśmy się do tej pory pracownikami z Ukrainy. Do tej pory, czyli do wybuchu pierwszego konfliktu w 2014 roku, później w 2022 roku. I definitywnie dzisiaj brakuje ludzi do pracy. Stąd Związek Sadowników starał się i starać się będzie o to, żeby można było pozyskiwać tanią siłę roboczą do zbioru, do wykonywania tych prac, których Polacy z różnych przyczyn podejmować nie chcą. I stąd moje nazwisko, bo interesowałem się tym, który kraj jest zainteresowany tym, aby jego obywatele przyjeżdżali do Polski, podejmowali pracę na zasadach pełnej legalności, precyzyjnie wydawane wizy z zaproszeniem przez stronę polską, przez polskich sadowników. I stąd moje nazwisko, które się pojawiło jako tego, który nie jest uwikłany w aferę, tylko tego, który zabiega o to, żeby pewne sektory polskiej gospodarki miały dostęp do taniej siły roboczej, aby te sektory były konkurencyjne. Takim sektorem jest polskie sadownictwo i rolnictwo. I myślę, że to jest nazwisko też jako tego prezesa właśnie Związku Sadowników, który chce, żeby wyjaśnić do końca aferę wizową i to, jak były przyznawane te dokumenty wjazdowe do Polski. Pan mówił w zeszłym roku, między innymi właśnie odnosząc się do tej afery, no, że dla was to jest cios potężny, jeżeli zostanie wstrzymany albo mocno ograniczony proces wydawania wiz właśnie obywatelom z innych państw, tym obywatelom, którzy chcą u nas pracować przy zbiorze jabłek chociażby. Pierwszy cios to taki, kiedy się dowiedziałem, że my jako Związek Sadowników staraliśmy się o udrożnienie procedury wydawania wiz dla obywateli niektórych krajów i nie mogliśmy tego przeforsować, nie mogliśmy uzyskać na to zgody, a z drugiej strony okazało się, że te wizy były w ogromnych ilościach wydawane, no prawdopodobnie w jakimś systemie nie do końca poprawnym prawnie, więc my chcemy pełnej legalności, pełnej otwartości, pewnej przejrzystości, pewnego sprawdzenia partnerów i tych, którzy przyjeżdżają, i tych, którzy ich zapraszają i taka jest pod tym względem polityka Związku Sadowników i ją będziemy realizować. Dlatego dzisiaj niestety ta afera spowodowała, że wiele polskich placówek dyplomatycznych usztywniło się w swoich relacjach w stosunku do tych, którzy chcą podejmować pracę. I niestety na tym cierpi jeden z ważniejszych sektorów polskiej gospodarki, jakim jest polskie sadownictwo. O których mówimy kierunkach przyjazdu ludzi do pracy? Mówimy o kierunkach azjatyckich. Tu już uwaga, niech Polacy się nie boją, że chcemy ściągać pracowników z Maroka, z Algierii, z krajów północnej Afryki, tych, którzy migrują dzisiaj do Europy, czy próbują migrować do Europy z różnych powodów. Mówimy o tych pracownikach z takich krajów jak Uzbekistan, jak Indie, jak Nepal, jak Wietnam, jak Wenezuela, więc obywatele tych krajów są zainteresowani podjęciem pracy w Polsce, są zainteresowani zarabianiem pieniędzy, wywiezieniem tych pieniędzy do swoich krajów i powrotem do swoich rodzin. To nie są ludzie też obcych kultur, to są ludzie, którzy w wielu krajach europejskich już dzisiaj lokalnie pracują, budując tam tą gospodarkę i chcemy, aby oni także przyjeżdżali do Polski. Podkreślę to jeszcze raz, na legalnej procedurze, legalnie pracować, zarabiać uczciwie pieniądze i powodować, że także polscy konsumenci będą dostęp mieli do relatywnie taniej żywności. Pańskie nazwisko pojawiło się przy okazji afery wizowej, przy okazji też zapowiedzi wezwania na świadka, kolejnego świadka do przesłuchania, byłego wiceszefa resortu rolnictwa z Prawa i Sprawiedliwości, mówimy o Lechu Kołakowskim. Gość, nasz poprzedni przewodniczący Komisji do Spraw Afery Wizowej, Michał Szczerba, mówił, że to jest osoba, która może nowe światło rzucić, jeżeli chodzi o te kwestie właśnie wydawania, nielegalnego wydawania wiz. Pana zdaniem może tak się rzeczywiście stać? To mógł być lobbing? Tego dokładnie nie wiem, ale jeżeli ja uzyskałem informację, że na oczekiwania środowiska rolniczego, sadowniczego nie ma żadnego odzewu ze strony urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a z kolei jest odzew na jakieś prywatne interesy czy załatwianie
poza kolejnością wiz celem podjęcia pracy. To dla mnie to był po pierwsze szok, po drugie no nie wierzyłem, że tak może funkcjonować państwo, że traktować różne branże lepiej lub gorzej, więc jak najszybciej trzeba tą aferę wyjaśnić, jak najszybciej też trzeba powrócić do legalnego wydawania wiz i pod tym względem musi też być opracowana polska polityka migracyjna. Przypomnę, to absolutnie nie burzy polskiego rynku pracy. Ci ludzie nie będą nikomu zabierać miejsc pracy, oni będą raczej powodować, że polska gospodarka tylko i wyłącznie na tym zyska. Chcę powiedzieć, że to nie tylko zresztą moja branża, nie tylko sadownictwo ma takie oczekiwania, ale na przykład budownictwo, turystyka, wszystkie prace, które odbywają się sezonowo, bo owoce zbieramy sezonowo, nie przez cały rok, więc wszystkie te branże, które zatrudniają pracowników sezonowo, potrzebują jak tlenu do wpływu siły roboczej z innych krajów, jak obserwujemy chociażby, co robią niektóre inne kraje, jak Szwecja, jak Wielka Brytania, jak Francja, jak Niemcy, to właśnie one otwierają, oczywiście limitując dostęp do swojego rynku pracy, miejsca pracy dla obywateli tych krajów, którzy chcą przyjechać, legalnie podjąć pracę, zarobić pieniądze, wspomóc gospodarkę i wrócić. Dzisiaj kolejne rozmowy w Ministerstwie Rolnictwa ministra Siekierskiego. Między innymi będą to rozmowy, będzie to spotkanie, ustalenia, negocjacje z przewodniczącym Solidarności Rolników Indywidualnych. Czego się pan spodziewa po takich konsultacjach? Przede wszystkim zbliżenia stanowisk. Oczekiwania rolników są słuszne, zwłaszcza w zakresie dwóch polityk. Pierwsza, tak zwana polityka Europejskiego Zielonego Ładu, czy część tej polityki dotycząca rolnictwa wymaga korekty. No po drugie, jednak Polska powinna zastosować, a może cała Unia Europejska, mechanizmy obronne przed importem produktów z innych krajów, z innych systemów gospodarczych. Szczególnie tutaj mówimy o imporcie z Ukrainy, więc Solidarność Rolników Indywidualnych, jako jedna z organizacji rolniczych, która organizowała protesty, dobrze, że chce wziąć udział w tych rozmowach. Minister rolnictwa, z tego co wiem, a z nim często rozmawiam, jest otwarty na dialog z różnymi organizacjami. Mam nadzieję, że w to wszystko nie wkradnie się polityka i przeważy interes polskiego rolnika, a nie takiej czy innej partii politycznej. A myśli pan, że ta polityka rzeczywiście się wkrada co i rusz, chociażby na kolejne protesty? Dzisiaj chyba z tego co wiem, też kolejne protesty są, między innymi chyba w Kielcach, z tego co wiem, chyba w centrum miasta nawet. Jeżeli protestują rolnicy i wychodzą na ulice, na drogi, przedstawiając te postulaty, o których mówiłem, te protesty są jak najbardziej uzasadnione. Zresztą i ja, i minister rolnictwa wielokrotnie mówiliśmy, że nawet ta presja społeczna pomoże wypracować lepsze rozwiązania na poziomie Komisji Europejskiej czy w relacjach bilateralnych z Ukrainą. Natomiast jeżeli te protesty ktoś chce wykorzystać do tego, aby uzyskać wsparcie polityczne, albo ktoś, kto organizuje, za chwilę będzie kandydował w takich czy innych wyborach, to jest to niestety perfidna gra rolnikami, emocjami i tą biedą, czy tym strachem, który dzisiaj zajrzał słusznie rolnikom w oczy. Więc ja jako wieloletni członek Komisji Rolnictwa Sejmowej, działacz rolniczy, uważam, że politycy jak najdalej powinni być od tego, aby włączać się w te protesty i organizować i nawet podburzać niektórymi postulatami strajkujących. Rolnicy sami wiedzą, czego oczekują i sami powinni podjąć rozmowy z resortem rolnictwa bez udziału polityków. Myśli pan, że jutro będą ważne informacje ze strony Komisji Europejskiej, jeżeli chodzi właśnie o pewne ustępstwa w zielonym, europejskim Zielonym Ładzie? Mam nadzieję, że Komisja Europejska wykona co najmniej jeden, może dwa, trzy kroki wstecz od niektórych założeń Europejskiego Zielonego Ładu dotyczących rolnictwa. Głównie mam tu na myśli wycofanie się z założeń, że ograniczymy o 50% zużycie nawozów, o 50% środków ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami, czy jakiegoś obowiązku ugorowania. Tego dzisiaj wymaga środowisko w całej Europie i oczekuje to środowisko na wyraźny gest ze strony Komisji Europejskiej. Nie w formule zapowiedzi, że coś zrobimy, tylko konkretnych rozwiązań prawnych, które pozwolą rolnikom nabrać wiary w to, że to, co robią w swoich gospodarstwach, a tak jest, jest dobrym prowadzeniem kultury rolnej, a nie jest stworzeniem zagrożeń dla środowiska czy dla konsumentów. Naszym gościem jest Mirosław Maliszewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, prezes Związku Sadowników RP. Za chwilę kolejna część naszej rozmowy już w mediach społecznościowych. Zapraszamy. Panie pośle, to zostaniemy jeszcze trochę przy tych oczekiwaniach wobec Komisji Europejskiej, wobec jej decyzji. Mówimy o chociażby tym właśnie ugorowaniu, mówimy też o stosowaniu pestycydów. Tu Polska od początku tak naprawdę mówiła i polscy, i rolnicy, ale nie tylko, bo też wiele środowisk politycznych, że te zapisy są dla nas zbyt wyśrubowane i w ogóle my do nich nie dostajemy, dlatego że polskie rolnictwo akurat ma taką cechę, że jest trochę inne właśnie. Jak tutaj pogodzić te wszystkie interesy, pana zdaniem? Jak może Komisja Europejska wyjść naprzeciw wszystkim oczekiwaniom? No bo z drugiej strony mamy przecież też interesy innych rolników z innych części Europy.
interesy rolników z różnych części Europy tutaj nie są rozbieżne. Oni wszyscy oczekują zaufania do tego, co robią. Rolnicy tak to odebrali, te protesty, tak jak kiedyś piątkę Kaczyńskiego. Nie protesty, tylko te propozycje Europejskiego Zielonego Ładu, że to jest zamach na ich wolność i negatywna ocena ich działalności. To jest bardzo istotne dla polskich rolników. Powiem o nawozach. Polska generalnie ma słabe gleby, więc jeżeli u nas nastąpi taka sama redukcja zużycia nawozów, jak w Holandii, w Belgii, gdzie tych nawozów stosuje się kilka razy więcej, To już chyba nic nie urośnie. To w przypadku słabych gleb oznacza to spadek plonowania, spadek zbiorów. To oznacza mniej produktu do sprzedaży, a w konsekwencji mniej dochodów dla rolnika. Nie chcę już mówić o tym, jakie to ma negatywne znaczenie dla kraju, bo też warto by ten temat podnieść, bo jesteśmy przecież dużym eksporterem żywności, na czym zarabiamy. Podobnie, jeżeli chodzi o środki ochrony roślin. Ja wiem, że jest moda na to i konieczność prowadzenia tak zwanego zrównoważonego rolnictwa, czyli biorącego pod uwagę interes gleby, klimatu, środowiska i całego społeczeństwa. I rolnicy w tym kierunku już idą ze swoją produkcją. Ograniczają zużycie środków ochrony roślin, ale nie można tego robić rewolucyjnie. Nie można jednego dnia odciąć ich od dostępu do tych preparatów, bo to spowoduje, że choroby i szkodniki zniszczą uprawy, co znowu oznacza mniejsze plony, mniejsze zbiory, mniejsze dochody rolników z tytułu sprzedaży. Albo ugorowanie. To jest tak, jakby jakiejś firmie, która prowadzi działalność gospodarczą, zabronić prowadzenie tej działalności na całą skalę, tylko powiedzieć, możecie prowadzić 70-80% tej działalności, a podatek płacicie od całości. Więc rolnicy tego kompletnie nie rozumieją i słusznie, że tego nie rozumieją i żądają, też słusznie, zmian w tym zakresie. I myślę, że Komisja Europejska, dzisiaj sygnalizując, że za chwilę wyda jakiś komunikat, uwzględni oczekiwania rolników pod tym względem i z niektórych elementów tej polityki zrezygnuje, pozwalając rolnikom normalnie żyć, produkować i zarabiać pieniądze. A jak komisarz do spraw wewnętrznego handlu Unii Europejskiej mówi, że na razie absolutnie nie będzie zgody na embargo na część produktów, płodów rolnych z Ukrainy, to chociażby o czym mówi Łotwa, a do czego też powoli polskie władze się przyłączają, czyli żeby czasowo na pewne produkty robić czasowe embarga, to pan sobie co myśli? Czy to jest taka konieczność, czy to jest niezrozumienie sytuacji tych państw przyfrontowych tak zwanych? Interesy różnych państw Unii Europejskiej w zakresie importu z Ukrainy są różne. Powiedzmy Polska, Rumunia, Bułgaria, Węgry, te kraje, które bezpośrednio sąsiadują, chciałyby embarga na przykład na import produktów zbożowych, ale już takie kraje jak Hiszpania, Portugalia, może jeszcze kilka innych, które na przykład produkują bardzo dużo trzody chlewnej, potrzebują taniej paszy, są zainteresowane tym, aby ten import był, bo im zależy na tym, sami nie produkując dużo zbóż, chcą kupować tanie zboża do produkcji paszy, bo oni zarabiają akurat na sprzedaży mięsa. Więc trudno będzie rzeczywiście wypracować jednolite stanowisko w ramach całej Unii Europejskiej, tak aby wszystkie kraje się na to zgodziły i wszystkie wprowadziły embargo. A poza tym chyba czasowe embargo, nawet jeżeli chodzi o wymianę handlową Polska-Ukraina, też dotknęłoby część branży, chociażby mleczarskiej, bo też ta branża o tym głośno mówi u nas w Polsce. Spodziewamy się, że takie nałożenie jednostronnego embarga ze strony na przykład Polski czy całej Komisji Europejskiej zaskutkuje tym, że będą retorsje ze strony Ukrainy. I Ukraina, tak jak kiedyś Rosja w 2014 roku, precyzyjnie wyceluje w te produkty, które wpływają na ich rynek, być może zaburzając ich rynek. Więc my od Komisji Europejskiej oczekujemy tego, aby wydała zgodę, żeby państwa członkowskie, poszczególne państwa członkowskie, taka Polska, mogła wprowadzać ograniczenia czasowe i na określone produkty. Więc jeżeli uznamy, że na przykład zboża do Polski wpłynie za dużo, wjedzie za dużo z Ukrainy, na podstawie analiz, jeżeli uznamy, że rynek malin mrożonych jest zagrożony ze strony importu ukraińskiego, to żebyśmy jako Polska mogli wprowadzić ograniczenia w tym zakresie, polegające chociażby na licencjonowaniu bądź ograniczeniu dostępu do naszego rynku wewnętrznego. To pozwoliłoby elastycznie i szybko reagować na zmieniającą się sytuację na rynku i nie doprowadziłoby do takich tragedii, jak to, co miało miejsce w 2022 i 2023 właśnie na rynku malin czy na rynku zbóż. Te maliny wspomniane przez pana mrożone, czyli tak zwane owoce miękkie, no bo to przecież jest szeroka gama tych produktów. One też są na stole, w grze tych negocjacji między Polską a Ukrainą. Uda się pana zdaniem dojść do jakiegoś konsensusu, sensownego porozumienia? Jest to jeden z warunków podstawowych, to znaczy polska produkcja malin odbywa się raczej w małych, rodzinnych gospodarstwach, głównie jest to rejon lubelski. Te gospodarstwa, czyli przy granicy. Przy granicy. Te gospodarstwa również z powodu braku rąk do pracy mają wysokie koszty wytwarzania i teraz
dopuszczenie równej konkurencji ze strony produkcji Ukrainy, dużo tańszej w każdym parametrze, powoduje, że po prostu polskie maliny nie będą miały miejsca na rynku. I dlatego to, co się wydarzyło, jeszcze raz przypomnę, w 2023 roku, kiedy sprowadziliśmy kilkadziesiąt tysięcy ton mrożonych malin z Ukrainy, to zdemolowało rynek malin w Polsce, obniżyło dochody producentów. I tego nie można bezwzględnie powtórzyć. I nawet jeżeli strona ukraińska będzie się upierała, że nie zgadza się na takie rozwiązanie, no to powinniśmy tu w rozmowach być konsekwentni i powiedzieć po prostu, jak to ma destabilizujące działanie na rynek polski. I to może oczywiście spowodować dużo głębsze skutki, to znaczy może spowodować odwrócenie dużej części społeczeństwa od pomocy Ukrainy w innych kwestiach, chociażby militarnych i wojskowych. Mówił pan o tym, że niedobrze jest, jeżeli pod protesty podklejają się różne grupy polityków, bo to nie służy spokojnym, merytorycznym rozmowom, tym konsultacjom, które od wielu, wielu tak naprawdę tygodni prowadzi chociażby właśnie Ministerstwo Rolnictwa i minister Siekierski, z którym pan jest w stałym kontakcie. 28 marca mają być tutaj takie międzyrządowe, między polskim i ukraińskim rządem konsultacje. Myśli pan, że do tego czasu uda się załatwić kwestie rolniczych protestów? Po pierwsze, rozmowy z Ukrainą trwają, bo one w miniony weekend również miały miejsce, gdzie była taka pierwsza wymiana poglądów, gdzie były wymienione pierwsze kategorie produktów wrażliwych dla Polski. Jak to w każdych rozmowach, na razie konsensusu i porozumienia nie osiągnięto, ale w następnych rozmowach na pewno do tego dojdzie. Musi do tego dojść, bo jeżeli nie, no to będziemy musieli jako Polska wprowadzić bardziej rygorystyczne formy ograniczenia, nie pozwalając, żeby dany rynek uległ rozwaleniu. Więc mam nadzieję, że to pozwoli rolnikom nabrać też zaufania, że sytuacja z 2022 i 2023 roku się nie powtórzy i może to będzie spełnienie oczekiwań tych protestujących rolników, którzy, przypomnę jeszcze raz, na początku i do tej pory w wielu miejscach samoistnie niejako się zorganizowali bez pomocy jakiejkolwiek organizacji i partii politycznej, więc wyszli na ulicę młodzi ludzie w trosce o swoją przyszłość i zrobili to spontanicznie, przez nikogo nie inspirowani. Więc mam nadzieję, że te rozmowy pójdą w dobrym kierunku. Mówię o rozmowach zarówno z protestującymi, jak i rozmowach ze stroną ukraińską czy z Komisją Europejską. A myśli pan, że będą jeszcze kolejne takie duże protesty, tak jak mieliśmy miejsce ostatnio dwa razy w Warszawie i ten drugi chyba taki trochę przestrzelony, bo dużo nieprzyjemnych sytuacji mieliśmy do czynienia. Widzieliśmy obrazki sprzed Sejmu chociażby, które chyba nie podobały się też samym rolnikom, przynajmniej większości rolników, tych, którzy rzeczywiście upominają się o godne życie chyba i o godne zarobki z tego, co robią przez całe swoje dorosłe życie. Myślę, że rolnicy odstąpią od protestów wtedy, kiedy będą mieli wyraźne zapowiedzi albo wprost dokumenty potwierdzające, że te najważniejsze ich postulaty są realizowane czy są zrealizowane. Rolników nikt nie wyśle do domu wtedy, kiedy będą widzieli, że nic nie osiągnęli. I odwrotnie, rolnicy nigdy nie wyjdą na ulicę, jeżeli nie będą widzieli, że jest zagrożenie. Natomiast co do przebiegu tych protestów, one były na początku bardzo rzeczywiście spontaniczne, oddolne inicjatywy były ze strony samych rolników i one przebiegały w dobrej atmosferze, nawet przy dużej ekspresji wydarzeń, jak to jest zawsze na protestach i ocenie działalności takiego czy innego resortu, czy polityka, czy w tym przypadku Komisji Europejskiej. Natomiast jeżeli do tych protestów już się zaangażowali ludzie niekoniecznie związani z rolnictwem, a tacy niestety w tym proteście zakończonym burzliwymi wydarzeniami, to już wtedy się dzieje źle. Bo ja nie wierzę, że rolnik sam spontanicznie pod Sejmem podniósł cegłę z ulicy i cisnął ją w policjanta czy w kogoś innego. Wśród rolników na pewno, i to mówię słuchając tych, którzy w tym proteście brali udział, były osoby, które były jakimiś prowokatorami, ale z jakiej strony tego nie potrafię powiedzieć. Natomiast rolnicy mówią, że akurat tych ludzi na przykład nie znali i nie wiedzą, skąd oni się w tym proteście wzięli. Jeszcze raz podkreślę, żaden prawdziwy rolnik, który przyjechał rozwiązywać ten protest i problemy swoje, na pewno nie był zainteresowany burdą. Panie pośle, zapytam jeszcze o kwestię, która jest świeża i która zadzieje się w kwietniu, czyli chodzi o zniesienie zerowego VAT-u na żywność. Wrócimy od kwietnia do 5-procentowej stawki. Część komentatorów mówi, że to nie jest dobry pomysł, że to jeszcze nie teraz powinien być ten zerowy VAT zniesiony. Pana zdaniem to są uprawnione stwierdzenia, bo pojawiają się takie głosy, że rzeczywiście ta inflacja swego czasu miała największy wpływ tak naprawdę na ceny właśnie żywności. Przypomnę, że podstawową przyczyną czy pretekstem do wprowadzenia zerowej stawki podatku VAT była wysoka inflacja. Produkty żywnościowe bardzo mocno drożały w sklepach, odczuwali to konsumenci.
i wtedy była potrzeba zastosowania zerowej stawki podatku VAT. Dzisiaj produkty żywnościowe już nie są objęte tak wysoką inflacją i ten podatek absolutnie nie wpłynie na to, że ich będą konsumenci kupować mniej albo ograniczą ich zakupy, wybierając inne produkty, więc ten podatek w takiej wysokości, jak jest proponowany, no, moim zdaniem nie spowoduje tego, że konsumenci będą mniej niż do tej pory to robili sięgać po żywność i tym usprawiedliwie wprowadzenie tego podatku, czy powrót do tej stawki, która była kiedyś. Przypomnę, że ona nie wynosi 23%, tylko 5%. No tak, to dobrze, że nie 23%, bo już te ceny w ogóle by były bardzo. Myśli pan, że rynek zareaguje od razu szybko właśnie w kwietniu podwyżkami, czy sklepy będą utrzymywały te ceny, które są teraz? Mam głęboką nadzieję, że ta rywalizacja też, która jest prowadzona między sklepami o konsumenta, ale także też to, że wiele produktów rolnych de facto, mówię o cenach płaconych producentom, nawet staniało w ciągu ostatnich 2 lat, zmniejszyło swoją wartość. Mam głęboką nadzieję, że nie przełoży się to absolutnie na wzrost cen produktów żywnościowych w sklepach. To jest moja nadzieja i też trudno apelować mi do środowiska handlowego o etykę, ale mimo wszystko zaapeluję o to, aby nie wykorzystywali tej sytuacji do tego, żeby wyjąć z kieszeni polskich konsumentów kolejne pieniądze. To jeszcze na koniec zapytam pana, poseł PSL Sadownik od wielu, wielu lat. Co sądzi na temat wczorajszej wizyty i efektów tej wizyty za oceanem prezydenta i premiera w wyjątkowym czasie, bo w czasie naszego jubileuszu, który obchodziliśmy, czyli 25-lecie obecności w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego? Wczoraj uczestniczyłem w takiej debacie z udziałem ministra Siekierskiego, gdzie jeden z rolników powiedział tak. On po pierwsze nie chciałby, żeby jego rynek czy polski rynek zalały produkty niekontrolowany sposób z Ukrainy, ale po drugie nie chciałby też, żeby przy naszej granicy, a nie daj Boże, już w Polsce pojawiły się rosyjskie czołgi. I to jest taka prawdziwa ocena tego, jakie oczekiwania ma polska wieś, polskie środowisko, myślę, że całe społeczeństwo. Dlatego te zapowiedzi ze strony prezydenta Joe Bidena, premiera, prezydenta, mówiące o tym, że jesteśmy trwałym uczestnikiem Paktu Północnoatlantyckiego, a Stany Zjednoczone będą reagować wtedy, kiedy nasze terytorium może być zagrożone, to są twarde podstawy do tego, żeby sądzić, że jesteśmy w miarę bezpieczni. Oczywiście nie zamyka to nam drogi do tego, albo nie usprawiedliwia, że należy modernizować i doposażać polską armię, żeby ona rzeczywiście mogła postawić mocno opór w przypadku ewentualnej agresji, czego niestety chyba w zachowaniu Władimira Putina wykluczyć nie możemy. A w SADzie to już się zaczęły prace? W zasadzie się zaczęły prace, wykonuje się cięcia prześwietlające drzew i krzewów, czyli przygotowanie do sezonu. Za chwilę będą wysiewane albo już są nawozy. Za chwilę zaczną się pierwsze opryski przeciwko chorobom i szkodnikom, po to, żeby cokolwiek w tych sadach urosło. I z tego powodu też potrzeba w tych sadach ludzi do pracy. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studio. Moim państwa gościem był poseł PSL Mirosław Maliszewski i też oczywiście prezes właśnie Związku Sadowników Polskich. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani, dziękuję słuchaczom. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.